Dzień dobry. Jest to wielki zaszczyt być tutaj goszczonym i dziękuję za tak liczną frekwencję na tej konferencji. Przede wszystkim dziękuję Imce, z którą się znamy od dawna. 9 lat. 9 lat. Także bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję za te lata pracy, które włożyłeś tutaj. Rozwijanie tego, co jest też moją pasją. Dziękuję Ci bardzo. I Twój sukces jednak nie odbywa się w próżni. Jest to też zasługa samorządu i lokalnego szpitala gminnego, który miałem okazję zobaczyć wczoraj. I podziwiam sukcesy tutaj, jakie Państwo możecie osiągnąć w rozwijaniu i szpitala, i oferowanych usług. I miejmy nadzieję, że NFZ zrozumie, co jest w życiu najważniejsze. A co jest w życiu najważniejsze? I o tym będziemy dzisiaj właśnie mówili. Co jest w życiu najważniejsze? Będziemy o tym mówili na przykładzie terapii Simontonowskiej. Jestem lekarzem i tutaj pozwolę sobie skorygować Inkę. Ponad 25 lat temu nie zacząłem pracować z chorymi na raka jako psychiatra. Nie. Wtedy zacząłem pracować jako rezydent z patomorfologii. Czyli pierwszą moją specjalizacją, którą rozpocząłem, to była patomorfologia. I wysyłano mnie, żebym robił biopsję, a pacjenci byli w dużym stresie. I wtedy zacząłem stosować wśród nich techniki, których się nauczyłem z książki Carla Simontona, która potem wyszła w Polsce pod tytułem Tryumf życia. Przeczytałem ją jako student w 1982 roku i zainspirowała mnie. Wtedy oczywiście nie wyobrażałem sobie, że coś takiego mógłbym robić, ale byłem pod wielkim wrażeniem. I zacząłem prowadzić grupy dla chorych na raka i ich rodzin jako właśnie rezydent z patomorfologii. Potem przeszedłem na radioterapię, bo ta patomorfologia mi coś nie działała. No i potem spotkałem się w 90 roku z Carlem Simontonem i mówi: słuchaj, ty chcesz zostać psychiatrą. Także zostałem psychiatrą. I polecił mi zrobić psychiatrię u Maxi Moltzbiego, twórcy racjonalnej terapii zachowania i twórcy techniki, którą wykorzystuje Carl Simonton w swojej terapii. Techniki pracy z przekonaniami. Będziemy troszkę na ten temat mówili. Uważamy, że terapia Simontonowska jest wszechstronnym i wewnętrznie spójnym programem interwencji. I to nie tylko psychoonkologicznym. Moja żona Aleksandra, tu obecna, stosuje ją wśród chorych nieonkologicznie, czyli chorych ze stwardnieniem rozsianym, z innymi zaburzeniami chronicznymi zagrażającymi życiu. A do tego wszystkiego zaczynamy od słowa praktyczne, bo uważamy, że nasze rzeczy, które proponujemy naszym pacjentom, są w istocie bardzo praktyczne i proste do zastosowania. I mam nadzieję, że niektóre z tych rzeczy, które dzisiaj sobie powiemy, że będziecie Państwo już mogli dla siebie zastosować. Także to nie jest tylko onkologiczny, czy dla chorych somatycznie, ale to jest dobre dla wszystkich ludzi. Tak? Ponieważ co się dzieje? Gdy osoba dowiaduje się, że ma poważną chorobę, w naszym przypadku, w mojej pracy najczęściej jest to rak, wyobraźnia tej osoby jest nieokiełznana. Tak? I idzie we wszystkich kierunkach i wytwarza przerażenie. Smutek, często depresję, czy rozpacz. I olbrzymią ilość lęku. I my wiemy, że te wyobrażenia, jakie mamy, negatywne, dotyczące choroby nowotworowej, wypływające z naszej kultury i z naszych niezdrowych często przekonań na temat choroby nowotworowej, do której już pan doktor się tutaj odniósł, okazuje się, że jeżeli wiele myślimy takich negatywnych myśli na temat choroby nowotworowej, tutaj są przykłady u osoby, która przeszła chorobę nowotworową, ale w dalszym ciągu myślała wiele negatywnych myśli na temat tej choroby,
to tutaj formacja hipokampa, czyli to jest struktura mózgu, która przetwarza pamięć i emocje, ulega skurczeniu. Kurczy się, czyli nasze niezdrowe myśli wpływają na nasz mózg. I wiemy, że ta objętość tych struktur hipokampa u chorych, którzy często myślą negatywnie, nawet jeżeli przeszli pomyślne leczenie, ale w dalszym ciągu myślą negatywnie o tej chorobie, to ta struktura ulega skurczeniu. I my wiemy o tym, że negatywne myśli i negatywna postawa, szczególnie depresja, miała wpływ na przebieg choroby już za czasów Hipokratesa, Galena i Awicenny, czyli ojców medycyny, starożytnych ojców medycyny. Ale współcześnie wiemy, że tak jak ojcem współczesnej medycyny często uważany jest Sir William Osler, i on mówił często, nie mów mi jaką chorobę ma dana osoba, tylko jaka osoba ma daną chorobę. Też mówił, w gruźlicy bardziej decydujące jest to, co chory ma w głowie, niż ma w klatce piersiowej. To jest ważne, bo on wtedy nie miał takich leków skutecznych jak my i był wyczulony na niuanse myśli i stanów emocjonalnych wpływających na proces zdrowienia i choroba. Wiemy też, to jest przykład badania, które było opublikowane 10 lat temu, badania chorych z rakiem płuca. Co się okazuje? Czerwoną linią są chorzy, którzy mieli duży poziom depresji, a niebieską linią są ci, którzy mieli bardzo mały poziom depresji. I co się okazuje? Depresja powodowała krótsze przeżycie. Także to, o czym my mówimy, ma nie tylko przekład na jakość życia, ale też jego długość. O tym będziemy mówić sobie trochę więcej za chwilę. Ponieważ często my mówimy o tych negatywnych wpływach. Pierwszą taką osobą, która mówiła o negatywnym wpływie stresu, był Hans Selye. I on pokazywał, że szczury zestresowane umierają szybciej i ich układ odpornościowy ulega inwolucji, ulega zniszczeniu. Czyli stres niszczy nasz układ odpornościowy. Ale całe szczęście, że odwrotna sprawa jest też prawdziwa. Że nasz układ odpornościowy my możemy stymulować poprzez zdrowe emocje, tak? Poprzez zdrowe myśli. I tutaj wcale nie będziemy dochodzili, ale jest to bardzo bogaty zespół układu odpornościowego, olbrzymia ilość różnych komórek, które potrafią nam pomóc w zdrowieniu. Ale podstawowym elementem jest co? Podstawowym elementem jest to, że komórki nowotworowe są odmienne od zdrowych. Tak? I takim najczęstszym, najpoważniejszą różnicą to jest różnica w metabolizmie tych komórek. I często uważa się, że choroba nowotworowa nie jest na tyle chorobą genetyczną, ile chorobą metaboliczną. Ponieważ metabolizm komórek jest zaburzony i ten metabolizm ma swoje wyrażenie na powierzchni tych komórek. Tu jest przykład z powierzchnia błona komórkowa zdrowej komórki, a tutaj powierzchnia komórki nowotworowej, ona po prostu ma dodatkowe takie białka, których zdrowe komórki nie posiadają i dzięki temu nasz układ odpornościowy może zidentyfikować te. To jest bardzo złożony obraz, ale tutaj bym poprosił Maćka, żeby mi puścił filmiki, które ilustrują ten cały proces. Pan doktor Skibiński, proszę. Pan doktor Skibiński od obsługi sprzętu. Też. Aha, to bym poprosił tak. Już te widzę, dobra, to już się poradzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O, tak jest. I tutaj, o co tu chodzi? O to tu chodzi, że tutaj makrofag goni bakterie, tak? Staw mylokoka. I makrofag to jest jedna z naszych białych krwinek, a te tutaj to są czerwone krwinki.
I taki makrofag bez żadnego świadomego wysiłku z naszej strony pożera tą bakterię. My o tym nie myślimy, ale kiedy czyścimy sobie zęby, to tysiące bakterii wprowadzonych jest do krwiobiegu. I one są usuwane z naszego krwiobiegu bez żadnego świadomego wysiłku z naszej strony. Natomiast jeżeli trochę wysiłku dodamy, to może się okazać, że możemy stymulować ten proces. No to jedno. Następny? Następny. Granulocyty? Tak. I teraz... poczekaj, granulocyty na końcu. Dobra. Proszę. Komórki, które są wyspecjalizowane w niszczeniu komórek nowotworowych i komórek zarażonych wirusem, to są tak zwane komórki naturalni zabójcy, natural killer cells. I tu jest właśnie taka komórka naturalny zabójca. W krwiobiegu te czerwone to są czerwone krwinki. I 10 do 15% wszystkich białych krwinek to są te krwinki naturalni zabójcy. Jak już powiedziałem, że one niszczą komórki, które są zainfekowane wirusem, czy komórki nowotworowe. I teraz, ponieważ tutaj akurat komórka zdrowa jest zaatakowana przez wirusa i potem jak wirus wstrzyknie swój materiał genetyczny, to metabolizm tej komórki się zmienia i znajduje swój wyraz na powierzchni. Tutaj widzicie Państwo takie żółte bąble wychodzą, które już powodują, że ta komórka nie pokazuje się jako zdrowa, jako normalna. I tutaj komórka naturalna zabójca popływa do takiej i mówi, słuchaj, to nie wygląda, że jak swój. I trzeba go się zniszczyć. I w sumie na dobrą sprawę to ta komórka naturalna zabójca powoduje, że ta komórka popełnia samobójstwo. Się nazywa apoptozą. I potem sobie taka komórka naturalna zabójca w naturalny sposób podpływa do następnej nienormalnej komórki. I tu jest komórka nowotworowa, tak? To jest komórka złośliwy nowotwór. I co? I ta komórka naturalna zabójca powoduje, że ta komórka zaczyna popełniać samobójstwo, tą apoptozę, tak? I się rozpada i niszczy. Komórki naturalne zabójcy potrafią niszczyć wiele komórek, ale nie tylko. Że w momencie, kiedy działają, to też wysyłają sygnał chemiczny dla innych komórek naturalnych zabójców, że chłopaki, mamy tu robotę. Tak? I zwołują wszystkich naraz i wtedy grupą walczą. Za chwilę zobaczymy to dalej. Na zakończenie tego, jak razem współpracują ze sobą. Ale jeszcze chciałem tu pokazać na tym slajdzie, to jest w naczyniu Petriego ludzka komórka naturalna zabójca otoczona czerwonymi krwinkami wziętymi od owcy, tak? I te owcze, no baranie, nie wiem na dobrą sprawę, czerwone krwinki oczywiście wydają się obce tej komórce naturalnej zabójcy. I dlatego ta komórka, mimo że nawet nie może się poruszać i do nich bezpośrednio dotrzeć, potrafi je niszczyć na odległość, tak? Także te komórki naturalne zabójcze są niezwykle wyposażeni. Także my jesteśmy w naturalny sposób wyposażeni w takie coś, tak? I teraz tutaj zobaczymy, bo ta komórka może wypływać spoza naczynia, tak? Ona może docierać do wszelkich zakątków naszego ciała. I tutaj widzieliśmy ten nowotwór złośliwy, i do którego dochodzą właśnie komórki naturalne zabójcy i niszczą ten nowotwór. One potrafią penetrować takiego guza i go niszczyć z zewnątrz i od wewnątrz. Tak? Tak jesteśmy w naturalny sposób wyposażeni do walki z rakiem. Takim częstym obrazem, jaki mamy, to jest to, że komórki nowotworowe toczą, czy że rak nas toczy od wewnątrz, jakby rak nas zżera od wewnątrz. Tak? Gdy tymczasem w istocie tak nie jest, to nasze zdrowe komórki potrafią zżerać komórki nowotworowe. Po tej krótkiej mojej karierze jako patolog mogę wam powiedzieć, że nigdy nie widziałem pod mikroskopem, żeby komórka nowotworowa ogryzła chociażby zdrową komórkę. To odwrotnie jest, tak? Bardzo ważne. Jestem opuszczony przez mojego prawą rękę. Zobaczymy, jak mi wyjdzie.
I teraz co? Najczęstszymi komórkami występującymi w organizmie białymi to są granulocyty, tak? I tutaj na tym filmiku, który puścimy dwa razy, bo go bardzo lubię. Dziękuję. Zobaczymy ludzkie granulocyty, zawiesienia ludzkich granulocytów z komórkami raka szyjki macicy, tak? I tu jest taka komórka raka szyjki macicy, tu jest taka komórka raka szyjki macicy i tu jest taka komórka raka szyjki macicy. A te malutkie to granulocyty. Także zachęcam Was, żebyście najpierw patrzyli tutaj, potem tutaj, a potem tutaj, tak? Pozwolę mi się jeszcze raz. To szybko się dzieje. Tak szybko się to dzieje, że aż trudno uwierzyć, tak? Aż trudno uwierzyć. A to jest siła naszego układu broczyłego. My, dopóki ci naukowcy nie stwierdzili tego, my nie myśleliśmy, że te granulocyty nie mają żadnej funkcji w radzeniu sobie z chorobą nowotworową. A tu te najliczniejsze granulocyty, te niedoceniane granulocyty, których produkujemy biliony w każdej chwili, tak? I produkujemy biliony co chwilę, tak? Tak dla nas działają. No to już trzy razy musimy tego oglądać. I teraz tak. Mamy naturalne mechanizmy zdrowienia i teraz to jest bardzo istotne, co Carl Simon powiedział. My co chwilę odkrywamy na nowo, tak jak nawet te granulocyty, odkrywaliśmy to dopiero niedawno, że też potrafią niszczyć komórki nowotworowe. My co chwilę odkrywamy coraz więcej mechanizmów zdrowienia. Jestem przekonany, że jeszcze więcej odkryjemy, ale te mechanizmy zdrowienia tkwiły w nas i naszych przodkach. I tych pacjenta Hipokratesa też. A i co było bardzo istotne, że oni nie wiedzieli o granulocytach. Już na pewno nie wiedzieli o naturalnej zapędze. Ale te mechanizmy mi tkwiły i oni wiedzieli, że to jest bardzo istotne w powracaniu do zdrowia. I Karl mówił, że nasz organizm potrafili rozpoznawać i eliminować komórki nowotworowe przez cały czas. I to się działo zanim się jeszcze narodziliśmy, bo przez cały czas produkujemy komórki nowotworowe i przez cały czas je eliminujemy. Jest to naturalny proces zdrowienia, który zachodzi przez cały czas. I teraz o co chodzi? Ponieważ jest to naturalny proces, w terapii Simontonowskiej my uczymy naszych pacjentów wspierać własną naturę. Tak? Żeby naturalne procesy zdrowienia były jak najsilniejsze. I pamiętajmy, że o co chodzi, że tradycyjnie zawsze w medycynie stosowaliśmy i stosowane było to, co jest najbardziej skuteczne w technologii obecnie dostępnej i we wsparciu emocjonalnym, społecznym, rodzinnym i duchowym. Także wspieramy własną naturę i jak możemy wspierać swoją własną naturę? Poprzez odczuwanie na jak więcej radości, tak? Czyli angażowanie się w czynności, które sprawiają nam radość. I zwiększają naszą nadzieję. Tak? Czyli nasza własna radość, życie zgodnie z własną radością jest wskaźnikiem dla nas, co jest częścią naszej natury. I radość to nie to samo, co przyjemność. Radość jest przyjemna, ale radość jest spójna z naszymi wartościami i z naszą biologią. Także nie odczuwamy poczucia winy czy wstydu. Czasami możemy odczuwać po przyjemnych rzeczach, ale nie budzimy się z bólem głowy na drugi dzień. Po rzeczach radosnych, tak? Po rzeczach przyjemnych czasami wolelibyśmy je zapomnieć, tak? Czyli rzeczy radosne zawsze wspominamy przyjemnie, tak? I z radością, tak? I właśnie, to jest Carl Simonton, mój inspiracja, nauczyciel i przyjaciel. I po jego śmierci ja byłem dyrektorem medycznym jego ośrodka. I on w 1981 roku opublikował dwa wstępne artykuły, które doniosły o jego obserwacjach. Pamiętajmy, że on był lekarzem radioterapeutą. Czyli wszyscy pacjenci jego przechodzili leczenie konwencjonalne, ale jeszcze wszyscy byli też zaangażowani w terapię Simontonowską.
która on stworzył. I co zaobserwowano? On po prostu porównał długość przeżycia swoich pacjentów do długości przeżycia pacjentów w innych ośrodkach, w najlepszych ośrodkach amerykańskich. I to się okazało, że jego pacjenci, bo są rejestry nowotworów prowadzone i można to porównać, i jego pacjenci żyli przeciętnie dwukrotnie dłużej. Był zaskoczony, potem badając to dogłębnie, jeszcze okazało się, że mieli lepszą jakość życia. Ci, którzy zmarli, mieli lepszą jakość umierania, a wśród nich też była dużo wyższa liczba tak zwanych długotrwałych przeżyć. I doniósł o tym, sam jeszcze był zaskoczony aż tak dobrymi wynikami, i to wszystko byli pacjenci z zaawansowanym nowotworem, z przerzutami. Także my nie mówimy tutaj o wczesnym wykryciu i tak dalej. My mówimy o... Oczywiście najlepiej się leczy pacjentów, którzy zostali wcześniej zdiagnozowani, wcześniej leczeni. Ale my mówimy tutaj, że to też działa u osób właśnie z zaawansowanym nowotworem też. Ale niestety był bardzo skrytykowany. Jednym z krytyków był David Spiegel, który rozpoczął badanie, tutaj randomizowane badanie kliniczne, które spełniają najlepszą jakość badań, jest standardem w ocenianiu jakości i skuteczności leczenia. I on też był zaskoczony, ponieważ jego pacjentki też, wszystkie były miały zaawansowanego raka piersi i losowo były dobrane do tego, które w uzupełnieniu leczenia konwencjonalnego dostaną jeszcze grupową psychoterapię. Co się okazało? Te, które otrzymywały grupową psychoterapię, przeciętnie żyły dokładnie dłużej. Tak jak badania Karla Simontona. Nie tylko miały lepszą jakość życia i jedyne długotrwałe przeżycia w tym badaniu to były w grupie interwencyjnej. To było opublikowane w 1989 roku w Lancecie. W 1993 roku w Archives of Psychiatry Fozzi z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, na sąsiad praktycznie, opublikował badanie, podobne badanie, randomizowane badanie kliniczne u chorych z czerniakiem złośliwym. Co się okazało? Ponownie przeciętne dwukrotnie przedłużenie przeżycia, poprawa jakości życia. I tutaj on zwrócił uwagę na to, że było 3 do 4-krotnie zwiększenie ilości długotrwałych przeżyć, a ponadto, co jeszcze? Ponadto on zwracał uwagę na aktywność układu immunologicznego. I na jakie komórki zwrócił uwagę? Na naturalnych zabójców, tak? I też ci naturalni zabójcy byli bardziej aktywni u tych osób, którzy otrzymali dodatkową psychoterapię. Właśnie terapię poznawczo-behawioralną, taką jaką my stosujemy. Terapii samotności. W 2008 roku, czyli niestety to nie zmieniło, jak się podchodzi do chorych na raka. Mimo wszystko to, co my robimy z terapią samotności, też na świecie nie było na tyle rozpowszechnione, żebyśmy sobie tego życzyli. I w 2008 roku Instytut Medycyny opublikował taki duży raport, ponad 400-stronicowy raport. Instytut Medycyny w Stanach Zjednoczonych to jest instytucja o najwyższej randze autorytetu. I co się okazało? Że było niezwykle olbrzymia ilość dowodów na to, że te interwencje psychospołeczne, jak one są nazywane, w Stanach mają niezwykłą wartość dla chorych, ale niestety raczej jest to wyjątkiem niż regułą, że te terapie są dostępne dla pacjentów w Stanach Zjednoczonych. Także my się nie martwmy, co się dzieje tutaj, bo oni też nie dostarczają tego typu terapii wszystkim niestety. Ale działamy na tym tamtym terenie też i staramy się najlepiej. Praktycznie nie ma kraju. Jeżdżę po konferencjach i właśnie byłem w Wilnie na konferencji takiej dużej, gdzie też opowiadano o problemach, jakie są jak w Szwajcarii, tak? Także nie ma kraju tutaj, który byśmy uważali, że wszystko jest załatwione. Krajów, które mają większe zasoby niż my. I potem pojawiły się dodatkowe dwa badania kliniczne, randomizowane. Pierwsze to było Kichlera, który opisał w 2007 roku.
opublikowane w 2007 roku, ale przeprowadzone same interwencje były w 1992-1993 za koszt ówczesnych miliona marek zachodnich. Zachodnie wtedy były. Także pamiętajmy, że te badania są olbrzymie, nie tylko, że trwają bardzo długo, ale też są niezwykle kosztowne. Tak? I w jego badaniach ponownie było podobne badanie. Ilość przeżycia, tych mediana przeżycia tych, którzy byli w grupie interwencyjnej, było 705 dni, a w grupie kontrolnej 358, czyli prawie dwukrotne, ale jeżeli chodzi o 10-letnie przeżycia, w grupie kontrolnej, która była tylko leczona konwencjonalnie, było 10 pacjentów, a w grupie interwencyjnej, która była leczona konwencjonalnie i psychoterapię, było 32 pacjentów, czyli trzykrotnie przedłużona ilość długotrwałych przeżyć. I z Tomasem Kiflerem byliśmy na konferencji w zeszłym roku w Krakowie, udało nam się go zamówić, namówić. Zamawiamy, nie zamawiamy. Profesor. Zapraszamy. O, dziękuję. I on wyraźnie mówi, że to, co my robimy, my często mówimy, ach, że to jest poprawa jakości i tak dalej. Bardzo ważne. Słuchajcie, ja nie chcę zminimalizować tej jakości. My wydajemy na onkologię w Stanach Zjednoczonych olbrzymie pieniądze, głównie na technologię. Ale z punktu widzenia pacjenta, to ponieważ leczenie onkologiczne jest takie samo, czy to w Nowym Jorku, czy w Los Angeles, czy w Tokio, czy w Polsce praktycznie. Są schematy, które się zgodnie z którymi się postępuje. Dostępność tej technologii może być różna, ale ogólnie różnica, jaka jest dla pojedynczego pacjenta, to jest właśnie w tej sferze psychospołecznej. Doświadczenie leczenia, doświadczenie diagnozy, doświadczenie przechodzenia przez tą chorobę i zdrowienia zależy od tych czynników psychospołecznych, czyli jakość życia jest olbrzymia, bardzo ważna, ale do tego wszystkiego poprawa jakości też może prowadzić do przedłużenia. I tutaj chciałem powiedzieć trochę więcej na temat pracy Barbary Anderson z Ohio State University. Thomas Kichler był z Kilonii z Niemiec, a Barbara z Ohio State University. I ona robiła pracę z chorymi z rakiem brzuszowego piersiowego. I już nie będę wchodził tutaj w detale, ale co się okazało? Te pacjentki, które... Tutaj na tym wykresie to jest okres przed nawrotem choroby. I co się okazało, że... Ten okres był dłuższy u tych, które otrzymały psychoterapeutyczne interwencje, niż u tych, które... które były tylko obserwowane. Teraz tutaj przeżycie związane z samym rakiem okazuje się, że też te pacjentki żyły przeciętnie dwukrotnie dłużej. Nie tylko, ale okazało się, że umierały z innych przyczyn też mniej. Tak? Czyli te nasze interwencje psychoonkologiczne pomagają też w zdrowieniu czy zapobieganiu chorób układu krążenia i innych chorób z tym też związanych. Co ciekawe, w 2010 roku, tamto badanie było opublikowane w 2008, i teraz zwróć uwagę, że ona prowadziła te badania same w 1993 i 1994 roku. I potem obserwowała przez ten cały czas te pacjentki. I potem zwróciły uwagę na te pacjentki, które miały nawrót choroby. Co się okazuje, że nawet te pacjentki, które miały nawrót choroby, czyli mogły otrzymać tą psychoterapię 8 lat wcześniej, 7 lat wcześniej, ale potrafiły ją zastosować, kiedy miały nawrót po tych 7 czy 8 latach, i w dalszym ciągu żyły dłużej. Tak? To się okazuje, nie tylko. Na początku, jak się dowiedziały, że mają nawrót, ten poziom stresu psychologicznego był dużo większy, ale szybko spadł. To jest ta grupa kontrolna, u których wzrasta. Nie tylko. Poziom wsparcia społecznego, ponieważ my uczymy w naszym programie też wsparcia społecznego, pracy nad rozszerzaniem systemu wsparcia, okazało się, że nie tylko, że miały wyższy poziom wsparcia, ale też potrafiły go otrzymać. Natomiast pacjenci w grupie kontrolnej miały mniejszy system wsparcia.
A teraz co tutaj, zwróćmy uwagę. To jest aktywność komórek naturalnych zabójców. To są te komórki naturalnych zabójców były dużo bardziej aktywne. Słuchajcie, te interwencje były wiele lat wcześniej, a one w dalszym ciągu potrafiły wpływać na aktywność komórek naturalnych zabójców niż u tych pacjentek, które miały tylko obserwacje. Często mówimy o tych interwencjach, że to jest tak jak efekt placebo. I myślimy o efekcie placebo, jakby to była jakaś tam, jak ktoś udaje, że się czuje lepiej. W istocie tutaj jest przykład. Akurat z choroby Parkinsona wzięto. Okazuje się, że tutaj to czerwone, to znaczy, że dopamina niewłaściwie działa, tak? I wiemy, że leki przeciwparkinsonowe właśnie działają na tą dopaminę. I co się okazuje? Gdy pacjent dostał placebo w badaniu, okazuje się, że to nie, że on udawał, że miał mniej Parkinsona, faktycznie poziom dopaminy się zmienił w jego mózgu też. Tak? Także nasz mózg reaguje poza tym wszystkim. Co ciekawe, w następnym badaniu chcę wam pokazać, to, że nawet jeżeli pacjenci wiedzą, że dostają placebo, okazuje się, że mogą mieć... Tu jest badanie. Placebo może pomóc, nawet jeżeli powiemy pacjentom, słuchaj, ty dostajesz tu placebo, tak? Ale wiemy poprzez połączenie umysłu i ciała, że to placebo może ci pomóc. I taka informacja może zadziałać. Tutaj my mówimy o przedłużeniu życia, ale zwróćmy uwagę, tutaj są pacjenci z rakiem płuca z przerzutami, tak? Którzy wcześniej dostali terapię zwróconą na jakość życia. Tak? Używamy terapia paliatywna, ale w Stanach Zjednoczonych terapia paliatywna to coś innego niż w Polsce. W Polsce terapia paliatywna jest związana z hospicjum. W Stanach jest to terapia paliatywna, którą można włączyć w każdym porze leczenia i chodzi o głównie zwrócenie się na jakość życia. I to się okazuje, że pacjenci, którzy wcześniej dostali terapię zwracającą uwagę na jakość, czyli zmniejszanie symptomów, zmniejszanie bólu, zmniejszanie duszności, zmniejszanie też cierpienia emocjonalnego, odpowiednie wsparcie psychospołeczne, ci ludzie żyli dłużej. Jak to jest możliwe? Możliwe jest to dzięki temu, że nasz mózg wydziela wiele różnych substancji. Przede wszystkim autonomiczny układ nerwowy, hormonalny wpływają na powstawanie, dojrzewanie i funkcjonowanie komórek odpornościowych. Ale my często myślimy o naszym mózgu jako plątaninie różnych połączeń elektrycznych, gdy tymczasem mózg jest najbardziej złożonym gruczołem w naszym organizmie. Tak? Mózg wydziela ponad 100 różnych substancji i wiele z nich ma receptory na komórkę układu odpornościowego. Tak. I te komórki układu odpornościowego reagują na te neuropeptydy, tak? Nazywam te substancje, które nasz mózg wydziela. I osobą, która odkryła pierwszy neuropeptyd, to była Candice Perk. I może wiecie, ona odkryła endorfinę. Kto słyszał o endorfinach? Wszyscy słyszeli o endorfinach. To są wewnętrzne morfiny, to są wewnętrzne substancje przeciwbólowe, tak? I my takich substancji wydzielamy wiele. I co się dzieje? Te substancje, te neuropeptydy, one poznałem ją w 90 roku i też przez Karla Simontona. I ona mi siedzieliśmy przy barze i piliśmy koktajle. I ona mi mówi, właśnie, słuchaj Mariusz, to jest z tymi emocjami i wpływem na nasz układ odpornościowy i na nasze zdrowienie, to jest tak, że każdej emocji odpowiada specyficzny koktajl neuropeptydów, tak? I ten koktajl tych neuropeptydów ma specyficzne działanie na obwodzie, tak? I właśnie te emocje związane z radością powodują wydzielanie takich neuropeptydów, które optymizują nasze zdrowie. Nie tylko chodzi o układ odpornościowy, że poprawiają funkcjonowanie naszego układu odpornościowego,
ale też normalizują ciśnienie krwi, pomagają nam spać i pomagają nam w wielu innych rzeczach, zmniejszają też poziom, stan zapalny. Stany zapalne ulegają zmniejszeniu. Teraz mówiło się o tutaj ten poprzedni slajd to jest taki typowy slajd dla psychoneuroimmunologii, czyli połączeń psychiki, układu nerwowego z układem odpornościowym. Ale my teraz wiemy więcej, bo to jest nie tylko psychoneuroimmunologia, ale też epigenetyka. Co to jest epigenetyka? Genetyka to jest funkcjonowanie naszych genów, a epigenetyka to jest to, co kontroluje nasze geny. Czyli okazuje się, bo myśleliśmy, że jak będziemy zidentyfikujemy wszystkie geny ludzkie, będziemy mogli je łatwo naprawiać. Okazuje się, że i zwalczymy wszelkie choroby. Okazuje się, że to nie jest tak. Już wiemy od ponad 10 lat cały genotyp ludzki, bo co? Chodzi o to, jak te geny są kontrolowane. I teraz właśnie się dowiadujemy, że te neuropeptydy potrafią wpływać na nas na poziomie naszych genów, tak? Że nasze geny mogą się naprawiać, nasze geny mogą być włączane i wyłączane. I nie tylko. Nasze chromosomy mogą być odnawiane, także możemy, jeżeli odczuwamy więcej radości, możemy się starzeć wolniej. I właśnie ojciec medycyny, Hipokrates, mówił, że każdy człowiek powinien wiedzieć, że z umysłu i tylko z umysłu pochodzą nasze przyjemności, radość, śmiech, jak również żal, ból i łzy. Wszystkie te i inne uczucia pochodzą z umysłu i tylko z niego. Jest to bardzo ważne. Czyli przede wszystkim to jest podstawa naszych interwencji. Czyli widzicie, dzięki temu, że tylko z naszego umysłu pochodzą nasze wszelkie cierpienia i też nasze radości, ważne jest, żebyśmy nauczyli się tak zużywać nasz umysł, by ty więcej tych radości odczuwać. Bo całe szczęście okazuje się, że to nie sytuacje powodują to, jak się czujemy. To nie diagnoza raka powoduje, że ja przeżywam cierpienie emocjonalne czy rozpacz. To jest to, co ja o tym myślę. A to, o czym myślę, mogę zmodyfikować, wymyśleć zdrowo. I właśnie już ten jeden przykład był. Wyobrażenie, szalone myśli, jak ten obraz Goi, który na początku pokazałem, że na przykład rak mnie zżera od wewnątrz. Gdy tymczasem jest to nieprawda. To moje zdrowe komórki odpornościowe potrafią zżerać raka. Co? Czyli nasze zdrowe myślenie jest oparte na faktach, nie na... To nie jest pozytywne myślenie. Także to jest bardzo istotne, żebyśmy to podkreślili. Ale też Hipokrates powiedział, każdy człowiek powinien to wiedzieć. Także ważne jest, żebyśmy my o tym wiedzieli, że nasz komfort emocjonalny zależy od nas. I są odpowiednie techniki, których możemy się nauczyć. I nie tylko. Te techniki powodują zmiany w naszym mózgu, czyli terapia poznawczo-behawioralna, to co my robimy, jest terapią biologiczną. Tak? Ta terapia pozwala zmieniać nasz mózg. Tak jak widzieliśmy, że niezdrowe wyobrażenia zmieniają nasz mózg, terapia poznawczo-behawioralna też zmienia nasz mózg, tylko pożądanym kierunku. Tutaj mamy przykład leczenia depresji. Pamiętamy, że depresja niestety ma negatywny wpływ na przeżycie. Też u chorych na zawał. Tak? Po zawale depresja jest też czynnikiem ryzyka poważnym. Tak? Czy po udarze mózgu trzeba leczyć depresję. I tutaj jest przykład. Pacjenci skutecznie leczeni farmakologicznie terapią poznawczo-behawioralną przeciw depresji. Byli wolni od depresji po zakończeniu terapii. Ale co się okazało, że 2 lata później większość z nich, leczonych tylko farmakologicznie, miała nawrót. Natomiast ci, którzy byli leczeni terapią poznawczo-behawioralną, większość z nich nie miała nawrotu. Czyli terapia poznawczo-behawioralna nie tylko zmienia nasz mózg, ale czyni to bardziej trwale i czyni nasz mózg bardziej odpornym na depresję i lęki. I Maxim Olsby, ten, którego robiłem psychiatry, ten, którego metody wykorzystywał Carl Simon, wyraźnie mówił, że to poprzez nasze myśli, przekonanie i postawy wytwarzamy, utrzymujemy i eliminujemy wszystkie nasze odczucia emocjonalne. Ale pamiętajmy, że zdrowy mózg nie gwarantuje zdrowych myśli. My tego uczymy.
Ponieważ tak, ja jestem psychiatrą, ale moi pacjenci mówią, jak przysyłają swoich znajomych do mnie, mówią, tak, on jest psychiatrą, a on specjalizuje się w normalnych ludziach. On specjalizuje się w normalnych ludziach, w nienormalnych sytuacjach. Także ja się zajmuję ludźmi, którzy mają głównie zdrowe mózgi, ale cierpią. Po co? Bo niezdrowo myślą. Także my... I częstym taką myślą pierwszą jest zamartwianie się tym wynikiem. Mówimy o przywiązaniu do wyniku, tak? Że jak długo będę żył, czy to, co robię, przedłuży moje życie. Czyli przez cały czas myślą o tym, tak? Co się stanie, jeżeli ja nie będę długo żył? Co się stanie, jak ja wkrótce umrę? Co się stanie z moimi bliskimi? Z moim majątkiem, jak ktoś się tu ma? Ale w naszym podejściu ważniejsze jest nie to pytanie, ważniejsze jest to pytanie. Jak będę żył? I tego my w naszym programie uczymy. I przede wszystkim chodzi o to, że my uczymy życia z nadzieją. Nadzieja jest niezwykle istotna, ale też jest bardzo niezrozumiana. My uczymy od razu, czym jest nadzieja. Często Karl, jak początkowo wykłady robił, to zarzucano mu, że daje ludziom fałszywą nadzieję. Tymczasem nie ma czegoś takiego jak fałszywa nadzieja. Jeżeli zwrócimy uwagę na definicję, która jest wzięta z Webstera. Jak ktoś mu zarzuca, ty mówisz o fałszywej nadziei, to on mówi, a powiedz mi, czym jest nadzieja. Ludzie zwykle nie wiedzieli, bo niestety nie uczą nas w szkole medycznej, co to jest nadzieja. Na psychologii nie uczą tego, co jest nadzieja, ale w terapii Simontonowskiej uczą, całe szczęście. I nadzieja to jest przekonanie, że pożądane rzeczy są osiągalne niezależnie od znikomości prawdopodobieństwa ich osiągnięcia. Czyli, że to, czego pragnę, mogę osiągnąć, nawet jeżeli prawdopodobieństwo tego osiągnięcia jest znikome. Czyli jest zawsze miejsce na nadzieję, tak? Czyli nadzieja już w sobie ma to nieprzywiązanie do wyniku. Że ja nie wiem, czy ja to osiągnę. Tak? Ja mogę to osiągnąć. Czyli jeżeli mówimy o chorobie, to znaczy ja mogę wyzdrowieć. Nie, że ja na pewno wyzdrowieję. Bo na pewno wyzdrowienie to jest pozytywne myślenie. A ja mogę wyzdrowieć, to jest nadzieja. Chodzi o to, żeby nie ma czegoś takiego jak właśnie fałszywa nadzieja, ale jest coś takiego, pamiętajmy, że nadzieja jest dynamiczna i mądra, tak? Że nadzieja, jeżeli ja mam nadzieję bez przywiązania do wyniku, to znaczy jak sytuacja moja się zmienia, tak jak na przykład ja miałem nadzieję, że będziemy tutaj w 9:30, ale w momencie jadę za Maciejem, zobaczyliśmy, że on nie skończył w prawo w okrzei, to już moja nadzieja się zmieniła. Miałem nadzieję, że byśmy za 15:09. Za 15:10. Ale potem, jak spróbowaliśmy jechać pod prąd, to też wiedziałem, że nie będziemy. Także nadzieja jest dynamiczna, tak? Nadzieja jest dynamiczna. I bez przywiązania do wyniku, chociaż trochę byłem przywiązany do wyniku, co nie wpływało dobrze na atmosferę w samochodzie. Także, słuchajcie, jesteśmy ludźmi, także to przywiązanie do wyniku to nie jest coś, co możemy rozwiązać. Mimo, że ja tego uczę, też się przywiązuję do wyników. Także. Dodatkowym elementem ważne jest, że nadzieja jest też mądra, tak? I niewykluczająca. To znaczy, ja mogę mieć nadzieję na to, że wyzdrowieję, ale równocześnie mogę mieć nadzieję, że jeżeli nie wyzdrowieję, to będę żył długo i z radością. I zrobię to, czego pragnę. Jeżeli będę umierał, to będę umierał wolno od cierpienia, tak? Otoczony bliskimi, którzy mnie kochają i bez bólu, tak? I ze spokojem umysłu, bo w terapii Simontonowskiej my też uczymy, jak zdrowo umierać. Bo to, co pomaga nam umierać, pomaga nam żyć i vice versa. To, co pomaga nam żyć, pomaga nam umierać. Ale jest coś takiego, nie ma czegoś takiego jak fałszywa nadzieja, ale jest coś takiego jak fałszywa beznadzieja. I to często widzę u moich pacjentów, którzy są lekarzami. Jako lekarze my nie lubimy, jak nasi pacjenci mogą się rozczarować. I często my nie mówimy pacjentom tak wszystkiego z wielkim entuzjazmem. I często, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, podkreślane są te negatywne, potencjalne konsekwencje choroby czy jej leczenia.
I wtedy, jak moi pacjenci często do mnie przychodzą, którzy są lekarzami, mają ten nawyk, żeby, ja wolę nie mieć tej nadziei, żeby przypadkiem się nie zawieść, to oni często mówią, Mariusz, ty możesz o tych rzeczach, o tych naturalnych zabójcach mówić pacjentom, ale ja wiem, ja jestem realistą, ja wiem, co się ze mną stanie. Nie? Czyli oni nie mają nadziei, mimo że często mają całkiem dobre rokowanie, tak? Mimo że jest tam wiele rzeczy, które pozytywnych, jeżeli chodzi o ich przeżycie. Czyli że to prawdopodobieństwo jest wysokie, a oni w dalszym ciągu w to nie wierzą, że to, czego pragną, może być osiągnięte. Tak? Oni nazywają się realistami, gdy tymczasem odrzucają dużą część rzeczywistości, tak? Także to jest, co my nazywamy poczuciem fałszywej beznadziei. Ja trochę przyspieszę, żeby nadgonić nasz czas. Ten brak skrętów okrzei. Także pamiętajmy, że nasz umysł często interpretuje różne rzeczy w sposób mimowolny. I na przykład, co możemy pomyśleć o tym panu tutaj, jak go się czuje? Możemy sobie pomyśleć, że jest całkiem smutny, tak? Po prostu patrząc na jego postawę, ale co? On wcale nie jest smutny. On gra na saksofonie, tak? To, co najbardziej w życiu mu przynosi najwięcej radości, tak? I teraz to jest bardzo istotne, że niektóre rzeczy my najpierw musimy uwierzyć, by je móc zobaczyć. Czyli święty Augustyn to świetnie ujął. Wiara to pewność czego jeszcze nie widzimy. Nagrodą za tę wiarę jest widzieć to, w co wierzymy. Słuchajcie, wiele można było powiedzieć o świętym Augustynie, ale nie to, że był neurofizjologiem, tak? Ale okazuje się, że miał głęboki neurofizjologiczny wgląd w częstą rzecz, która się nam wszystkim może przydarzać, tak? My możemy coś zobaczyć, co może być przed naszym nosem, ale tego nie widzieć, tak? Czyli na przykład jesteśmy przy obiedzie i ja mówię, nie ma pieprzu, idę do półki, gdzie trzymamy pieprz. Mówię, kochanie, nie ma pieprzu. A ja mówię, jest pieprz, tam już tylko trzymaj. Kochanie, nie ma. Ja jestem przywiązany do wyniku, tak? Nie ma tu pieprzu. A kochanie podchodzi i wynosi ten pieprz przed mojego nosa. On tam był, ale ja nie wierzyłem, że on tam był i go nie widziałem, tak? Taka konkretna rzecz jak pieprz. Tak? Jestem przekonany, że wy mieliście podobne doświadczenie. Może nie z pieprzem, może z czymś innym, ale mieliście, szukając kluczy, które są... O, mi się jeszcze zdarza, okularów szukam, nie? To jest bardzo często, jak pan Hilary. Nie? Także, jeżeli my nie wierzymy, że coś jest, my tego nie zobaczymy. I nawet w tak konkretnych rzeczach jak pieprz, a tutaj mówimy o rzeczach bardziej ulotnych, jak nadzieja, wiara, i inspiracja i entuzjazm do życia. Także przejdę krótko, omówię, jaki jest plan zajęć w naszych sesjach. Czyli pierwsze zajęcie to jest podnoszenie poziomu energii i witalności. Drugie, stosujemy wyobraźnię. I tak jak mówiliśmy o tym, pierwszy slajd Goi pokazywał, jak nieokiełznana wyobraźnia może czynić spustoszenie w naszym organizmie, w naszych emocjach. Tak samo my staramy się okiełznać tę siłę wyobraźni. Ilu z was się kiedykolwiek zamartwiało w życiu? No jest kilka osób. Gratuluję tym pozostałym. I zazdroszczę. Ale zamartwianie się, gdy się martwimy, to co? To czujemy to w całym naszym organizmie. To nas wykańcza, tak? Jak dobrze to robimy, jak dobrze się... Tak się zaprzemy w tym zamartwieniu, to aż wreszcie się w środku gotuje, prawda? Ale co? To jest wyobrażanie sobie niepożądanych rezultatów, tak? Jeżeli będziemy... I tutaj wam dam 15 sekund na przepis na cierpienie. Jeżeli chcecie cierpieć, to właśnie myślcie o tym złym wszystkim, co może się zdarzyć. O wszystkim złym, co się zdarzyło w waszym życiu. O wszystkim tym, co powinno być, a nie jest w waszym życiu. O wszystkim tym, co sobie zasłużyliście, ale się nie dzieje. Tak? I już będzie 15 sekund. No, już. Także nie trzeba żadnego wysiłku.
Cierpienie można sobie zadać za każdym razem w ten sam sposób. Bardzo prosto. Tak? Natomiast radzić sobie z tym to jest dużo trudniej. Tak? To wymaga energii i kreatywności. I tak jak zamartwianie się jest wyobrażaniem sobie niepożądanych wyników, w naszej pracy z wyobraźnią my uczymy, jak sobie wyobrażać pożądane wyniki. Mówimy o rozwijaniu, wzmacnianiu nadziei i zaufania, też o naszych zdrowych przekonaniach duchowych, religijnych, filozoficznych i egzystencjalnych. Rozpoznajemy nasze wzorce radzenia sobie ze stresem, czy niezdrowego radzenia sobie ze stresem, zastępujemy je zdrowymi oraz mówimy o znaczeniu choroby, czyli o korzyściach płynących z choroby. Często pacjenci mówią, jakie korzyści z choroby, o czym ty mówisz? Ale okazuje się, że tak, że więcej czasu dla siebie, mogę dbam lepiej o siebie, zauważam piękno wokół mnie, łatwiej mi się otworzyć na miłość innych ludzi, mi łatwiej kochać innych. To są oczywiste i to są, te korzyści pokazują ważne potrzeby, które pozwalamy sobie zaspokoić tylko jak jesteśmy chorzy. A my uczymy naszych uczestników naszego programu, jak zaspokajać te potrzeby regularnie, bez bycia chorym. I mamy sesję na temat życia i śmierci i umierania. Jak Epikur powiedział, sztuka dobrego życia i sztuka dobrego umierania to to samo. Czyli te same umiejętności są nam potrzebne do życia, co do umierania. Karol zawsze podkreślał, że jako kultura mamy bardzo dużo niezdrowych przekonań na temat śmierci i umierania. I dlatego niewielka zmiana tutaj może dać duże pole do poprawy. Także mamy w ogóle duże pole do poprawy jako kultura. A on podkreślał też, że śmierć jest zupełnie bezpieczna. Jeszcze nikt nikomu się najwyżej może 2-3 razy umierał, ale w końcu umarł każdy, tak? Także nie bójmy się, uda nam się, tak? Nie martwmy się. Także mówimy o tym, jak sobie skutecznie radzić z negatywnymi emocjami, jak lęk, strach, zamartwianie się, złość, rozpacz i poczucie winy oraz jak sobie wyjaśnić, co to jest zdrowe wybaczanie, bo jest wiele nieporozumień na temat wybaczenia. Też mówimy o, szczególnie Maciej jest wielkim ekspertem tutaj krajowym, na temat radzenia sobie metodami niefarmakologicznymi, z bólem, z dusznością, z nudnościami, ze zmęczeniem, które są związane z chorobą nowotworową i jej leczeniem. Oczywiście nie zachęcamy do odstawiania leków przeciwbólowych. My uczymy tych metod w uzupełnieniu leczenia farmakologicznego, ale wiele osób znajduje, że po tych metodach mogą zmniejszyć dawki tego leczenia farmakologicznego, a czasami nawet nie zupełnie odstawić. Mówimy o tym, jak rozszerzać system wsparcia i też umiejętności komunikacji z naszymi bliskimi. Carl Simon to już rozpoczął swoją pracę w 1971 roku tymi metodami. Oczywiście je udoskonalał, ale już w 1973 roku zaczął wymagać, żeby każdy pacjent przyprowadził ze sobą osobę, główną osobę wspierającą, czy to małżonka, czy to przyjaciela, czy to dziecko, czy to rodzica. Tworzenie osobistego planu zdrowienia, żeby żyć w harmonii i potem jest też na tej samej sesji robimy sesję z zabawą i śmiech. Zabawa i śmiech, Karol zawsze podkreślał, że to nie są dowolne zajęcia. To są zajęcia obowiązkowe. Tak? I następnie mówimy, jak to wszystko przełożyć i kontynuować w życiu po sesji. To przeskoczymy sobie. Jedną z takich elementów, które uczymy, to właśnie śmiech jest najlepszym lekarstwem. Naprawdę bardzo polecamy i wiemy, że śmiech pobudza, natychmiast pobudza te komórki naturalnych zabójców. To się dzieje natychmiast. My z Carl Simonton i ja. Byliśmy na takim rejsie żaglówką po Mazurach, ale wyrzucili nas z budki, bo za dużo się śmialiśmy i powodowaliśmy zbyt duży rozkolec. I właśnie, ale co? Ale nasze komórki naturalni zabójcy były coraz bardziej aktywne. Tu jest wykres pokazujący, że im bardziej się śmiejemy, tym nasze komórki naturalni zabójcy są bardziej aktywne. Wiemy, że po śmiechu
Półtorej godziny, 4 godziny później jeszcze 27 różnych genów związanych z aktywnościami, z aktywnością komórek naturalnych zabójców jest pobudzona, tak? Także to jest niezwykle istotne. Ale czasami też mówimy o czymś takim, co się nazywa nieuwarunkowana świadomość. Czyli uczymy naszych pacjentów, żeby przeznaczyli trochę czasu dziennie na robienie nic, tak? Że ale nie tak, już południe, ja nic nie zrobiłam. Obiad nieugotowany, dom nieposprzątany. Nie, nie, to nie takie. Ja po prostu przeznaczam 5, 10, 15, 20 minut na to, że po prostu nie będę robił nic. I tego się nauczyłem od takiego mnicha tybetańskiego. Ta mądrość była czerpana z filozofii buddyjskiej mającej 2600 lat. Ale potem sobie przypomniałem, robiąc wykłady w Polsce, że przecież mamy swoją tradycję, że czasami sobie siedzę i myślę, a czasami sobie ino siedzę. I właśnie ta polska tradycja, sobie ino siedzieć, tak? Przez te 5-10 minut, to jest właśnie to. Już teraz podkreślając, że oczywiście istnieje duża potrzeba, terapia Simon Tonowska wybiega naprzeciw tym potrzebom i jest z powodem to stosowana do różnych zaburzeń i może być też stosowana też u ludzi zdrowych bardzo dobrze do tego, żeby się lepiej cieszyć życiem. Ale główną barierą dla pacjentów jest brak świadomości, że takie interwencje w ogóle istnieją. Tak? My nie wiemy, że coś takiego jest, także jestem wdzięczny, że mogę się dzielić tym z Państwem. Lekarze o tym nie wiedzą, że mogą wysyłać do psychoonkologów. No, w Kamiennej Górze jest dużo lepiej. I teraz tak, pacjenci sami uważają, że sobie radzą najlepiej, jak potrafią. Każdy z nas, jeżeli miał jakikolwiek problem w życiu, to nie wydawało mu się, że można lepiej sobie z tym radzić, niż sobie w danym momencie radził, tak? Ale są, tak? I można te umiejętności rozszerzyć, i są technologie, które pozwalają nam to robić. I my chcemy, żeby takie psychoonkologiczne interwencje były częścią interwencji onkologicznej, albo chemioterapii, radioterapii, chirurgii, hormonoterapii, immunoterapii, tak? I teraz to już sobie odpuścimy. Karol często kończył swoje wykłady tym. Nie pozwólmy, by to, czego jeszcze nie wiemy, powstrzymywało nas od stosowania tego, co już wiemy. I dziękuję Państwu bardzo. Bisu nie będzie, ale może parę pytań, jeżeli są, to... Tak. Chciałam zapytać, czy nadal możemy utrzymywać, że istnieje osobowość dodatkowa? Bo coraz częściej czytam, że nawet bardzo mocno mogę, że absolutnie nie. Nie ma... było wiele... we wczesnych badaniach w latach 70. też wtedy, kiedy Karl pisał tą swoją książkę Tryumf życia, było wiele badań, które mogły wskazywać na to, że coś takiego jest. Przede wszystkim, co to jest osobowość? Trudno, jest wiele teorii osobowości, także nie ma dobrych badań. Ogólnie w naszym podejściu my nie zwracamy uwagi na to, czy jest osobowość nowotworowa, czy nie. My wiemy, że są rzeczy sprzyjające zdrowieniu z nowotworu i się skupiamy na tym. Także a w ogóle bym się nie zgłębiał tego tematu, ponieważ nie jest to, co nam pomaga. To nam pomaga to skupienie się na tym właśnie, by doskonalić to, co już wiemy, że nam pomaga.